I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. Feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. In my life, the way we rock it, so don't stop. You gotta go and get angry at all of my honesty. I know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Cause I just need one more shot, have forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. And by once or twice, I mean maybe a couple of hundred times. So let me, oh let me redeem or redeem on myself tonight. Cause I just need one more shot, second chance. Rapuję, bo lubię, rapuję, bo chcę. Najlepszy na szapi, każdy to wie.
uczymy. Gdzieś na boisku, jest jak na lotnisku. Gdy piłka leci w bramkę, wszyscy krzyczą bramkę! W basenie się pluskamy i tak czas spędzamy. Lecimy na stołówkę i zjemy dziś surówkę. W pokojach bałagan mamy i samego spędzamy. My i nasz taniec, taniec wygrywany. Nie bądźmy leniami, tylko tańcerzami. Pracujemy z Mariuszem, który wypełnia nasze dusze. Pan Robert robi zdjęcia, pełen przejęcia. Pani Małgosia złapała w lesie łosia. Nauczyć się go jogi, bo ma krzywe rogi. Gdy coś cię boli, przyjdź do pani Oli. Ona ci pomoże ci, ona i będzie szalona. Balet i disco to motto jej jest. To jest żała, która tańczy jazz. My nasz taniec, taniec wygrywany. Nie bądź leniami, tylko tańcerzami. Julka wspaniałej Kadny mamy taką motywacyjną łapówkę, aby następny obóz był taki sam, a nawet lepszy niż ten. Tutaj jest taki piękny prezent, to... Pani Małgosia. Na te rysunki. To są rysunki. No, taką łapówkę tak. O, słuchajcie, nawet mam swoją podobiznę, proszę bardzo. Będzie chwila prawdy, Robert. Pan Robert też ściągał nam bardzo dobrych wychowawców i było ogólnie tak fajnie. Ten obóz mi się bardzo podobał, zwłaszcza kadra, atmosfera. Były różne fajne zajęcia z panem Robertem, panią Małgosią. Czasami też wychodziliśmy na boisko i co drugi dzień na basen. Pana Mariusza układ mi się bardzo podobał oraz pana Roberta. Nagrywaliśmy teledyski. Chodziliśmy czasami również na boisko i co drugi dzień na... Najbardziej podobały mi się zajęcia z Justinem, chociaż z Jujką też dorównywały. Było dużo zajęć, naprawdę dużo zajęć. Dwie sale i to duże. Dzień dobry, witam, mam na imię Aniela i chciałabym powiedzieć, co najbardziej podobało mi się na obozie. Nie ma innej takiej rzeczy, bo wszystko było wspaniałe. Najbardziej podobały mi się zajęcia taneczne, wychodzenie na basen, na boisko i przede wszystkim cała atmosfera. Co bym mogła powiedzieć o panu Robercie, organizatorze i pani Małgosi? Bardzo podobało mi się podejście do dzieci. Moje dziewczyny, które tańczą tylko jazz i disco dance, wyjechały z tego obozu, powiedziałabym, że na poziomie podstawowym, jeżeli chodzi o hip-hop i breakdance. Sama osobiście nauczyłam się paru kroków, typu dziesiątka, trójka, piątka. Nic dodać, nic ująć, wszystko było fajnie. Jestem Maja z Nieporętu i ten obóz w ogóle jest fantastyczny. Ognisko wczoraj było, bluzę pachnie mi kiełbaskami. Też podoba mi się to też, że nie mieliśmy cały czas taniec, ale też mieliśmy chwilę odpoczynku. Był też basen, też bardzo fajnie. Przyjechał do nas Justin i dał nam, nauczyliśmy się od niego aż trzech choreografii. Jedna była najtrudniejsza, była strasznie szybka. Pani nam codziennie robi jakieś nowe fryzury. Bardzo mi się tu podoba, jedzenie też jest bardzo dobre. I to chyba wszystko. No, w ogóle świetnie było. A, i obsługa jest bardzo fajna, miła i sympatyczna. Joga, samego rana, nacho, zaraz po przebudzeniu, super. Myślę, że jak tylko wrócę do Warszawy, zacznę regularnie chodzić na jogę, którą zaraziła mnie Małgorzata. Były też zajęcia z panią Żabą, jazzu. Dyskoteki były dwie, tak w ogóle. Był też konkurs tańca. Ogólnie było super, polecam. Fajne treningi, nie za długie, nie za krótkie. One more time to the all organizers of this camp.
Thank you so much for the invitation. Nothing more to say, just a good energy. And one more time, jeszcze raz, dziękujemy wam bardzo. Bye! Bye. Studios!